Zakazany owoc, to wydarzy się po weekendzie i w maju. Aresztowanie w klubie, w najbliższych dniach widzów serialu Zakazany owoc czeka kilkudniowa przerwa od oglądania. W czasie majówki Telewizja Polska nie pokaże nowych odcinków. Sprawdź, co wydarzy się do połowy maja 2024 roku w serialu Zakazany owoc. Ender postawi Doganowi twarde warunki rozwodowe. Yildiz, Zeynep, Emir, Sedahi i Selen zostaną aresztowani. Ender i Yildiz zawierają sojusz przeciwko Julii. Znachor przepowiada Kumri rychły ślub. Asuman usiłuje ratować związek Engina z Zeynep. Dogan dowiaduje się o romansie Handan i proponuje jej stanowisko w Londynie. Ender stawia Doganowi twarde warunki rozwodowe. Co jeszcze wydarzy się w maju w serialu Zakazany owoc? Zakazany owoc odcinek 457 streszczenie. Emir, Kaner i Sedai jadą na farmę Julii. Emir, Kaner i Sedai jadą na farmę kochanki Dogana, Julii. Niestety, pomimo usilnych prób, nie udaje im się jej poznać. Jakiś czas później Kumri rozmawia z Kanerem. Dziewczyna informuje go, że powiedziała swojemu ojcu prawdę. Ku zdziwieniu Kanera okazało się, że nie wyparł się on swojej córki i postanowił ją wspierać. Tymczasem Handan obmyśla intrygę skierowaną przeciwko Zeynep. Kobieta rozmawia na ten temat z Cemałem i każe mu śledzić Selima. Z kolei Dogan odwiedza swoją kochankę, Julię. Zakazany owoc odcinek 458 streszczenie. Selim spotyka się z Handan, Ender i Yildiz udają się na targ. Chcą dowiedzieć się, co łączy Julię z Doganem. Z kolei Emir sprowadza uzdrowiciela do Kumri. Mężczyzna przepowiada, że dziewczyna niedługo wyjdzie za mąż. Dogan każe śledzić Selima. Jego człowiek podąża za doktorem. Okazuje się, że Selim spotyka się w restauracji z Handan. W trakcie spotkania kobieta całuje Selima. Zakazany owoc odcinek 459 streszczenie. Romans Handan i Selima wychodzi na jaw. Informacja o tym dociera też do Dogana, który nie kryje na wieść o tym gwałtownych emocji. Aby jakoś uporządkować wszystkie te kwestie, Dogan rozmawia z Handan. Z rozmowy wynika, że mężczyzna widziałby Handan w biurze w Londynie. Kumri słyszy od Selima, że ten planuje spotkanie z rodzicami, podczas którego chciałby im opowiedzieć o niej. Kobieta jest zaskoczona takim obrotem spraw. Emir kontaktuje się z Tugocze. Jeszcze nie wiadomo, co wyniknie z tej rozmowy. Zeynep włamuje się do social mediów Julii. Kobieta chce powypisywać nieprawdziwe posty i komentarze z profilu Julii i tym samym mocno jej zaszkodzić. Zakazany owoc odcinek 460 streszczenie, Selen ma piękne marzenie. Dziewczyna chciałaby śpiewać dla szerokiej publiczności.
Selen ma nadzieję, że Sedahi pomoże jej w realizacji tego planu, dlatego mocno prosi go o pomoc. Na profilu Julii w mediach społecznościowych pojawia się wstrętny post. Wiadomo więc, że Zajneb i Yıldız rozpoczęły realizację swojego planu. Kumri przybywa do domu Selima, gdzie czekają na nią jego rodzice. Chłopak zapoznaje dziewczynę ze swoją rodziną. Spotkanie jest bardzo ciekawe, Dogan rozmawia z Yıldız. Kobieta każe mu wybierać i podjąć ostateczną decyzję w kwestii Julii. Zakazany owoc odcinek 461 streszczenie, Dogan wpada na niecodzienny pomysł. Mężczyzna postanawia, że powinien przedstawić Julię Yıldız. Dogan nie ma pojęcia, że Yıldız knuje przeciw Julii i wypisuje oszczercze posty na jej profilu w mediach społecznościowych. Dogan rozmawia też z Ender. Dowiaduje się o oczekiwaniach odnośnie rozwodu. Mężczyzna jest tym bardzo zaskoczony. Handan udaje, że wyjeżdża. Tak naprawdę kobieta chce sprawdzić, z kim umawia się za jej plecami Selim. Handan gotowa jest przyłapać go z kochanką, a Ślą przychodzi do Julii. Spotkanie jest niespodziewane i nieplanowane. Handan dostrzega, kto przychodzi do Kumri, zakazany owoc odcinek 462 streszczenie. Propozycja Dogana przypada Yıldız do gustu. Kobieta postanawia spotkać się z Julią, a na wizytę chce zabrać całą swoją rodzinę. Zajneb razem z Selimem udzielają pomocy potrzebującemu maluchowi. Dziecko bardzo się cieszy, że ktoś wyciągnął ku niemu pomocną dłoń. Emir i Tugs umawiają się na pierwszą randkę. Niestety spotkanie jest mocno rozczarowujące i nie wiadomo, czy para jeszcze kiedykolwiek się umówi. Emir kłóci się z Kanerem. Chodzi o to, że Kaner odkrył oszustwa, jakimi karmił go Emir. Do Kumri dociera informacja, że Selim umówił się z jakąś kobietą. Kumri jest o to mocno zazdrosna. Zakazany owoc odcinek 463 streszczenie, w nocnym klubie dochodzi do dziwnych incydentów, w obliczu których spora grupka ludzi zostaje aresztowana. Wśród nich znajdują się Emir, Selen i Sedahi, intryga Yıldız rośnie w siłę. Kobieta wykorzystuje zaproszenie i zgodnie z wcześniej przygotowanym planem, razem ze swoją rodziną wybiera się na spotkanie z Julią. Ma nadzieję, że znajdzie tam dodatkowe, potrzebne jej informacje, Zajneb rozmawia z Enginem. Sprawa dotyczy ich ewentualnego związku. Kumri podejrzanie się zachowuje, wzbudza to duży niepokój u Selima. Zakazany owoc odcinek 464 streszczenie, plany Yıldız biorą w łeb. Kobieta jest wściekła, że jej intryga przeciw Julii się nie powiodła. Selim rozmawia z Aydinem. Spotkanie dotyczy Kumri i jej dziwnego zachowania, które dostrzegł od pewnego już czasu Selim. Kaner i Selen udają parę zakochanych.
Robią tak dlatego, by Tungs przestała interesować się Emirem. Gdy Julia dowiaduje się o działaniach Yildiz, jest rozgoryczona i zła. Kontaktuje się jednak z kobietą i żąda od niej wyjaśnień. Kumri spotyka się z Selimem. Mężczyzna próbuje dowiedzieć się, co dzieje się w jej życiu i jak może jej pomóc. Zakazany owoc, odcinek 465. Streszczenie. Kumri rozmawia z Selimem. Mężczyzna próbuje dowiedzieć się, co kobieta przed nim ukrywa. Yildiz wyładowuje swoją frustrację na Ender z powodu niepowodzeń przy intrydze knutej wokół Julii. Kobieta jest wściekła, że nie udało jej się dopiąć swego. Z domu Endina wychodzi Zajneb. Kobieta twierdzi, że to już ostateczny i definitywny koniec wszystkiego. Ender dowiaduje się, że ma szansę dostać sporą kwotę od Endina. Kobieta postanawia dzięki takiemu niespodziewanemu przypływowi gotówki rozkręcić własny interes. Zajneb i Selim rozmawiają na temat dziwnego postępowania Kumri. Nic jednak nie udaje im się wspólnie ustalić w tej sprawie. Kaner dowiedział się o sprzeczce, jaka wybuchła między Ender i Yildiz. Mężczyzna chciałby, żeby kobiety znowu ze sobą normalnie rozmawiały.